Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich na naszym kolejnym cyklicznym spotkaniu Czwartek For You. Naszym dzisiejszym gościem jest profesor Mirosław Wyszyński, który poprowadzi dla nas spotkanie. Profesor Wyszyński jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W 1976 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w Instytucie Techniki Cieplnej. Od 1980 roku wykłada na Uniwersytecie w Birmingham, gdzie obecnie jest emerytowanym profesorem termodynamiki. Swoją wiedzę z zakresu pogranicza inżynierii mechanicznej i chemicznej wykorzystał do stworzenia działalności badawczej w zakresie reformingu pokładowego paliwa gazami spalinowymi z silników spalinowych. Stworzył też grupę Future Power Systems, która jest obecnie powszechnie uznawana za lidera w zastosowaniu tej technologii do HCCI, silników diesla i biopaliw. Profesor Wyszyński ma na swoim koncie około 240 publikacji, wiele grantów badawczych finansowanych przez rady badawcze, instytucje publiczne i przemysłowe oraz wszechstronne i szybko rozwijające się laboratorium silnikowe. Wnosi wkład w bieżącą działalność naukowców oraz badania studentów. Jeszcze zanim oddam głos panu profesorowi, chciałem powiedzieć dwa słowa o Stowarzyszeniu Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. Naszą misją jako stowarzyszenia jest prowadzenie wykładów, kursów i szkoleń, organizacja warsztatów, seminariów oraz konferencji. Mamy dział mentoringu i coachingu, gdzie nasi członkowie mogą być mentorami bądź mogą mieć mentora, który pomoże im w rozwinięciu ich kariery zawodowej. Tworzymy platformę do wymiany pomysłów, idei i doświadczeń. Wspieramy Polaków w procesie integracji ze społeczeństwem brytyjskim i współpracujemy z organizacjami pokrewnymi w Wielkiej Brytanii, w Polsce oraz w innych krajach. Chciałem poinformować wszystkich zgromadzonych, że nasze spotkanie jest nagrywane. Jeżeli ktoś nie miałby życzenia, żeby być nagrywanym, to bardzo proszę wyciszyć mikrofon i wyłączyć kamery. I oddaję teraz głos panu profesorowi. Dziękuję. Tak. Halo? Tak, halo. No dobrze, ja chyba zacznę po prostu od witam znanych uczestników Ryszarda i Andrzeja. Nie wiem, czy moi. Słyszycie mnie, panowie? Tak, słyszymy cię, Mirku, i dla No. ciebie opuściliśmy spotkanie we Francji. Czy zdajesz A. sobie sprawę, jak żeśmy się poświęcili? Ojej, no to może nie powinniście, bo to we Francji pewnie będzie ciekawsze, jak to zwykle Nie, już bywa. skończy. Oni kończą w tej chwili, ale ja po prostu No powiedziałem im, że to dobrze. jest nie fair, żeby robić w tym samym czasie spotkania, Ja które nie są wiem, chyba bardzo nasze ciekawe. było typowo czwartek o siódmej, ale oni jakoś czwartek o siódmej swojego czasu zrobili też. No krótko Wykolejają mówiąc, nas. dobrze, zaraz zrobimy. Share screen, share. Powinniście Widzimy. mnie widzieć zaraz. Tak, widzimy i ciebie, i Widzicie slajd. mnie, a czy widzicie mój Tak, ekran? Tak? widzimy. Ale zrób na slajd, bo na razie masz wszystkie slajdy. No dobrze, dobrze. Znaczy ja może krótko No zacznę tak. od takiego wprowadzenia. Gdzie to jest? O, jest teraz, dobrze. Krótko zacznę Birmingham od University. wprowadzenia. Nie będę miał 100 slajdów, nie martwcie się. Mamy taką grupę badawczą. Ja już teraz jestem na emeryturze, ale ta grupa badawcza się rozwija coraz bardziej. To jest sprzed dobrych kilku lat zdjęcie, gdzie ja tutaj jestem, o, w takim. Łatwo mnie rozpoznać i jeszcze jest mnóstwo kolegów, którzy się porozjeżdżali też po świecie, od Malezji od Malezji po Grecję i inne miejsca. I krótko mówiąc, to jest mój taki tło moje, prawda? Jeżeli mamy warszawiaków, to wiedzą, co to jest Liceum Rejtana, a jeżeli mamy i wiedzą, co to jest Wydział Mechaniczny Energetyki Lotnictwa Politechniki, gdzie uzyskałem moje kwalifikacje jako inżynier mechanik, doktor inżynier.
i potem byłem adiunktem, a od 1980 roku mniej więcej jestem w Uniwersytet Birmingham, gdzie dosłużyłem się do stanowiska katedry Novel Vehicle Technology, a potem no i byłem tam do jakichś 3 lat. Teraz jestem emeritus profesor w tym mniej więcej miejscu. No nie będę się tu dalej chwalił, co myśmy tam stworzyli, ale mnóstwo żeśmy rzeczy próbowali zrobić. No. Kilka głównych części tej mojej prezentacji dzisiaj to będzie trochę o wodorze, bo teraz wodór jest strasznie mocny, jest strasznie modny, prawda? Wodór jest modny jako paliwo. Z wodorem jest kilka głównych problemów, prawda? On jest znakomity jako paliwo. I tutaj mamy, prawda, kilka porównań. Gasolin to jest typowa amerykańska nazwa na benzynę, metanol, metan i wodór. Widać, że wodór ma bardzo szeroki zakres spalania, prawda, flammability, czyli i bardzo dużą prędkość spalania w powietrzu i bardzo małą energię potrzebuje do zapłonu. Ma też bardzo małą odległość wygaszania płomienia, prawda? W związku z tym może bardzo blisko, bardzo dobrze się palić w takich wąskich geometriach, tak jak na przykład w silniku Wankla, prawda? Gdzie są bardzo małe, bardzo takie bardzo restrykcyjna geometria, prawda? I ma bardzo dużą wartość kaloryczną spalania na kilogram. W megajulach na kilogram jest prawie 3 razy większy od benzyny czy diesla, prawda? Natomiast problem jest z tym, że wodór jest bardzo, niestety, bardzo lekki. To jest jego główna. Ma mnóstwo zalet, główną wadę ma taką, że jest bardzo lekki. Teraz nawet jak się go skropli, co jest już problemem, bo skroplenie wodoru potrzebuje mnóstwo energii na to, żeby go skroplić, dlatego że jest go, po pierwsze, on się skrapla w temperaturze bardzo niskiej, jakieś minus 250 stopni Celsjusza. I w dodatku jest go dużo trudniej skroplić niż na przykład powietrze, dlatego że powietrze, jak wszyscy wiemy, te urządzenia do skroplenia powietrza polegają na tym, że można to ustawić w szeregu w takiej kaskadzie, prawda? I wykorzystać to, że sprężamy powietrze, potem ochładzamy, wykorzystując to chłodzenie, które jest możliwe w danym środowisku, i potem rozprężamy, przy czym wtedy się powietrze ochładza i nawet można ochłodzić go do możliwości schłodzenia, prawda? Natomiast w przypadku wodoru to rozprężenie nie prowadzi do zmniejszenia temperatury, jak to jest typowo w większości gazów. To jest tak zwany efekt Joule-Thomsona. Tylko przy rozprężeniu wodór się ogrzewa. I dopiero przy temperaturze minus chyba 150 stopni zaczyna ten efekt być taki pożądany. Także mnóstwo energii potrzeba, żeby wodór schłodzić. I żeby uzyskać płynny wodór, jak widać tutaj, potrzeba minus 250 stopni. Także zanim dojdziemy do tego minus 250 stopni, to potrzeba mnóstwo energii
dlatego że nie można zrobić takiej kaskadowej instalacji, jak jest do schłodzenia czy upłynnienia powiedzmy powietrza czy azotu czy tlenu. Natomiast z wodorem jest duży problem i potrzeba mniej więcej połowę wartości kalorycznej wodoru zużyć na to, żeby go upłynnić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że wodór nawet upłynniony jest bardzo lekki. To jest jego główna wada. On ma mnóstwo zalet jako paliwo, natomiast ma główną wadę jako paliwo, to jest to, że jest bardzo lekki. I kilogram płynnego wodoru waży tylko 70 gramów. Natomiast w litrze płynnego, znaczy, sorry, nie mówię, 7 kilogram płynnego wodoru waży kilogram. Natomiast litr płynnego wodoru to jest 70 gramów. Natomiast litr diesla czy benzyny to jest około 120 gramów wodoru. Zawiera około 120 gramów wodoru, więc w litrze benzyny czy w litrze diesla jest dużo więcej wodoru niż w litrze płynnego wodoru, który waży tylko 70 gramów. Także są ogromne problemy z przechowywaniem wodoru jako paliwa w tym. Znaczy, jak nawet policzymy, to jest tak 120. On ma mniej więcej 120 megajouli na kilogram wartość kaloryczną, ale gęstość jako płynnego wodoru jest tylko 70 gramów na litr. Także jakby się to nie liczyło, to trzeba mieć kilka razy większe zbiorniki płynnego wodoru, żeby uzyskać ten sam zasięg w sensie wartości kalorycznej wodoru. Także no, to jest, on ma mnóstwo zalet i ma jedyną ogromną wadę wodór ma jako paliwo, to jest to, że jest piekielnie lekki. Znaczy to w sumie dlatego on jest tak naprawdę to jest interesującym paliwem dla lotnictwa, bo tam nie chodzi o objętość, tylko chodzi o wagę, więc jeżeli możemy dostać 3 razy większą wartość kaloryczną z kilograma, jaka by nie była objętość tego kilograma, to jest interesujące dla lotnictwa i dużo w tym sensie, dużo w tym zakresie prac było prowadzonych i obliczeń, żeby uzyskać jakieś pomysły, jak wykorzystać wodór jako paliwo dla samolotów. No, oprócz tego ma jedną też dużą zaletę, że nie trzeba go długo przechowywać jako paliwo, no bo to możemy sobie łatwo wyobrazić, jak trudno jest przechowywać paliwo minus 253 stopnie Celsjusza w stanie płynnym, to się nie da długo przechowywać, bo ono musi odparowywać, żeby tą temperaturę utrzymać. No ale w lotnictwie to na ogół nie trzeba długo przechowywać, tylko kilka godzin. Poza tym tam na wyższych, tam gdzie samoloty latają, to już jest minus 70 stopni, a nie plus 20 stopni, prawda? Ma to swoje takie, powiedzmy, zalety. No, ma ogromną zaletę wodór jako dodatek do innych paliw, bo on bardzo ułatwia spalanie trudnych paliw. I myśmy robili wiele badań na temat wykorzystania wodoru jako paliwa, jako reformowanego paliwa. Teraz może tego przejdę zaraz. O.
No można spróbować uzyskać trochę wodoru poprzez reformowanie normalnych paliw, takich jak benzyna czy diesel, w kontakcie ze spalinami. Na czym to polega? Polega to na tym, że mamy gorący gaz wydechowy, w którym jest duża zawartość pary wodnej i kontaktujemy to ze świeżym paliwem w reformerze. Tak, w czasie spalania w silniku mamy, powiedzmy, to jest tutaj najprostszy zapis jest dla metanu plus powietrze. Daje dwutlenek węgla, wodór. Jeżeli mamy nadmiar powietrza, to daje to trochę tlenu plus mnóstwo azotu. I teraz, jeżeli mamy nadmiar tlenu, to możemy jeszcze uzyskać trochę tlenku węgla i wodoru. Tak czy inaczej możemy uzyskać reformowanie paliwa poprzez reakcję z parą wodną i potem możemy jeszcze uzyskać więcej wodoru poprzez tak zwany water gas shift. I teraz ten gaz zreformowany można podać do silnika z powrotem, żeby uzyskać lepsze spalanie i mniejsze i łatwiejsze, znaczy mniejsze emisje spalin. W dwóch mniej więcej zakresach, czy w dwóch takich reżimach, które można, to jeżeli mamy wysoką temperaturę spalin, to można dostać mnóstwo wodoru w gazie reformowanym i most of the fuel, mnóstwo tego paliwa może być reformowane, ale to jest tylko możliwe przy dużym obciążeniu silnika, dlatego że wtedy mamy wysoką temperaturę spalin. Przy mniejszej temperaturze spalin możemy uzyskać na tyle wodoru, żeby uzyskać poprawę spalania i uzyskać mniejsze zanieczyszczenie w spalinach. O, tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, jakie są możliwe przyszłe technologie związane z biopaliwami. No bo tak, z wodorem to jest taki problem, że trzeba go jakoś uzyskać, prawda? Jeżeli się go uzyskuje z wykorzystaniem węgla, no bo to jest znane od dłuższego czasu, prawda? Znaczy, można uzyskać wodór z wykorzystaniem węgla i nawet koksu i wody, prawda, i stąd uzyskać wodór, ale to jest tak zwany szary czy czarny wodór. Ten green, jak to teraz nazywają, zielony wodór, to trzeba uzyskać niestety albo z energii jądrowej czy wind, solar, hydro, prawda, z tych takich energii zielonych. Można poprzez wykorzystanie elektryczności, czy wykorzystanie rozkładu wody, prawda, można uzyskać czysty wodór. Ale tak naprawdę myśmy się najbardziej byli zainteresowani, jak można wykorzystać biomasę, żeby uzyskać te paliwa, prawda, biopaliwa. I teraz tutaj mamy tak. Po lewej stronie mamy
główne, czy takie pierwotne źródła energii. Mamy węgiel, prawda, ropę naftową, gaz ziemny, biomasę. No to kilka, prawda, takich uważanych za uważanych za te OZE, prawda, czyli dobrze. I tutaj mamy energię jądrową. To są te nośniki energii, począwszy od benzyny. Tutaj mamy Fischer-Tropsch-Gasolin, czyli uzyskaną poprzez syntezę Fischer-Tropscha. Ta Fischer-Tropscha synteza była bardzo ciekawa 100 lat temu, prawda? I w dalszym ciągu jest bardzo interesująca, ale to była profesorowie Fischer i Tropsch uzyskali technologię wytwarzania benzyny i diesla. No właściwie oni to głównie wykorzystali z węgla raczej niż z gazu, ale można tą technologię zastosować do różnych węglowodorów. Tu mamy biodiesel, czyli który jest głównie uzyskiwany jednak z biomasy poprzez reakcję z esteryfikację, prawda, kwasów tłuszczowych. Potem mamy etanol i metanol uzyskiwany z biomasy. Etanol w dużym, ogromnej ilości uzyskiwany z poprzez z trzciny cukrowej w Brazylii, prawda? Metanol, to jeszcze o tym za chwilę powiem. Potem mamy kilka innych jeszcze tutaj, ale tak naprawdę nas interesowała przez dłuższy czas dimetylfuran, który jest jednym z najciekawszych paliw takich, które gdzieś są na pograniczu, prawda, etanolu i metanolu i są bardzo ciekawe w tym. I teraz tak, jeżeli chodzi o biopaliwa uzyskiwane, oparte na celulozie, tu mamy taki mniej więcej główny, jakiś średni zapis tej celulozy. Teraz możemy albo zyskać syntetyczny diesel przez dwa stopnie katalityczne. Najpierw przez biogaz, prawda? Syntetyczny diesel. Potem możemy, a drugi strumień to jest taki, że możemy uzyskać z tego starch, czyli to jest starch po polsku chyba krówmal jest. Uzyskać glukozę poprzez mikroorganizmy do etanolu. No i poprzez enzymy do fruktozy, poprzez następny stopień katalityczny do HMF i poprzez następny stopień katalityczny do dwumetylofuranu. Ten dwumetylofuran jest ciekawym paliwem, bo jest to biopaliwo, które ma bardzo wysoki wskaźnik, no właśnie, tutaj go widzimy, bardzo wysoki znaczy jest tak bardzo wysoki octane number, prawda, czyli właściwie tą liczbę oktanową, to ma gdzieś 119.
wysoką wartość kaloryczną na kilogram i dość wysoką wartość na litr, która ma dużo większą, ponieważ ma dużo większą gęstość od etanolu, ma wysoką wartość kaloryczną na litr. No, myśmy robili różne badania z tym dwumetylofuranem. To jest ciekawe paliwo, chociaż nie jest jakoś jeszcze tak bardzo popularne, ale innym paliwem jest takim interesującym jest biogaz. Teraz, no nie wiem, czy to teraz nie jest chyba na tym. Nie chcę tu za bardzo mówić o różnych silnikach, wolałbym raczej mówić o paliwach niż o silnikach. Czy mamy jakieś pytania mniej więcej w tym miejscu? Halo? Ja nie mam pytania, jeśli mogę. Mirku, nie mam pytania, ale mam taką obserwację. Tak. Muszę powiedzieć, że tutaj z perspektywy Bostonu uczestniczę w wielu różnego rodzaju webinars, gdzie w szczególności UK propaguje używanie, zastosowanie wodoru, czy paliwa wodorowego do napędu pociągów. Tak. Takie próby są, udane próby są prowadzone w Walii, jak i również w Szkocji. Tak. Ja tobie zresztą przekazywałem różne informacje na ten temat. Tak. Więc z jednej strony oczywiście biorę pod uwagę to, co ty mówisz, ale widać, że jednak ta atrakcyjność wodoru jest tak ogromna, że mimo, że koszty jego uzyskiwania są nadal wysokie, to w tą stronę idzie taki już application, czyli zastosowanie tych badań, które no można powiedzieć w pewnym sensie na różnych uczelniach, w różnych ośrodkach są teoretycznie prowadzone. Wykorzystuje się biodiesel czy jakieś inne biogazy. Więc ja muszę powiedzieć, że ja nigdy nie widziałem takiego, ja bym powiedział, praktycznego porównania, co jest lepsze. Czy to jest tak trudne, żeby to zebrać w jeden worek i powiedzieć to jest to jest tamto, to jest owo. Jeśli to zastosujemy do pociągu, to będziemy mieli. To będzie tyle nas kosztowało, tyle inne i tak dalej. Czy ktoś takie studia podjął? No to jest trochę tak, że z wodorem to jest tak jak mówię, on jest bardzo atrakcyjny pod wieloma względami, dopóki się nie zapyta, skąd go wziąć i jak go przechowywać, prawda? Bo skąd go wziąć, no trzeba go skądś wyprodukować, prawda? Bo to nie jest tak jak ropa naftowa, którą można, albo jak biomasa, prawda? Można go dość łatwo uzyskać, prawda, poprzez elektrolizę, ale trzeba mieć energię, bo on niestety trzeba te 120 megajouli na kilogram włożyć, żeby go uzyskać i żeby te 120 megajouli na kilogram z powrotem odzyskać. Jakby się go nie udało, jakby się go nie chciało użyć, to więcej się niż 120 megajouli na kilogram nie uzyska. A to ponieważ wszystkie procesy są mało sprawne, no to zawsze gdzieś są mnóstwo strat jest po drodze, prawda? Z wodorem jest trochę tak, że
No, jeżeli się go chce przechowywać, to trzeba go na dobrą sprawę, tylko można jako sprężony gaz przechowywać, prawda? Bo jak się, jeżeli się chce go skroplić, to jest problem, tu się zaczyna termodynamika, prawda? Bo tam jest taki efekt Joule'a Thomsona, że większość gazów, tak jak powietrze, jak się chce skroplić, to jeżeli się go spręży i potem rozpręża, to on się ochładza po prostu podczas rozprężania i można taką wielostopniową operację wykorzystać, żeby dość łatwo powietrze skroplić, azot. Z wodorem jest trochę odwrotnie, bo on się ogrzewa przy rozprężaniu, a nie... Także ma zły ten... I krótko mówiąc, kosztuje to mnóstwo energii, żeby go skroplić. Praktycznie kosztuje to połowę energii zawartej w wodorze, żeby go skroplić. No a można go przechowywać jako sprężony gaz, ale problem jest taki, że on jest strasznie łatwo, tak powiem, przenika przez wszystkie uszczelki i słabej jakości odwrociowe. Nie można więcej niż może 25% wodorów w rurociągach gazu ziemnego uzyskać, bo inaczej to on cały wycieknie. To są już takie sprawy materiałowo-termodynamiczne. Także w takich zastosowaniach jak pociągi czy samoloty, to może rzeczywiście być to ciekawe, jeżeli wiadomo skąd ten wodór się uzyska, prawda, i jak go zastosować. Znaczy on może być pod tym względem ciekawy, że nie trzeba go bardzo długo przechowywać i nie trzeba go skraplać, prawda. Pod tym względem jest ciekawy. Natomiast czy to rzeczywiście ma jakieś... Znaczy trochę jest tak, że z tym wodorem to jest... Teraz jest mnóstwo pieniędzy na badania z wodorem związane, dlatego że się zrobił bardzo modny wodór, prawda? I możemy... I ludzie dostają mnóstwo grantów na badania z wodorem związane. Natomiast czy tak naprawdę on jest dużo lepszy? Krótko mówiąc, najlepsze przechowywanie wodoru i najłatwiejsze to jest w węglowodorach ciekłych. Co by się nie mówiło, to tak, w litrze benzyny czy w litrze diesla jest dużo więcej wodoru niż w litrze płynnego wodoru. To się wydaje trochę nieprawdopodobne, ale tak jest. Bo litr diesla, powiedzmy, to jest 850 gramów mniej więcej. I w tym litrze diesla jest około 120 gramów wodoru, jak się policzy. W litrze benzyny podobnie jest, prawda? Jak się policzy gęstość, powiedzmy, oktanu i ile wodoru jest w oktanie, no to wychodzi, jakby nie było, do 110-120 gramów wodoru w litrze. Natomiast litr płynnego wodoru to jest 70 gramów. 70 gram, tak mówiłeś. 70 gram. No także to jest trochę... A poza tym ten litr płynnego wodoru to jest tak piekielnie trudno utrzymać i wykorzystać, prawda, że tak nikt właśnie... BMW się próbowało tym zainteresować i przez dłuższy czas prowadzili badania nad używaniem płynnego wodoru do silników. No ale chyba zrezygnowali z tego w ogóle, bo to po pierwsze jest taka kosmiczna technologia, bo to trzeba minus 255, minus 260 stopni Celsjusza, żeby ten płynny wodór mieć. Także chyba to jeżeli w ogóle, to raczej tylko sprężony wodór, prawda? No ale ja nie mam nic przeciwko wodoru, jak mówię, jest znakomitym paliwem, pod warunkiem, że możemy go jakoś przechowywać, a najlepszy jest jako dodatek do innych paliw, prawda, bo on rzeczywiście usprawnia spalanie innych paliw.
Ale biorąc pod uwagę atrakcyjność tego biopaliwa, czy biodiesel, biodiesel, to może to jest taki etap przejściowy pomiędzy, zanim się rozwinie ta technologia uzyskiwania wodoru, żeby to na razie stosować. Bo wiadomo, że to się nie stanie naraz. To, że robią już pierwsze próby z pociągami, które jeżdżą na wodór, to oczywiście zanim to się stanie masą, masowym używaniem, to jeszcze dużo czasu i musi być jakiś element przejściowy. Wiadomo, że w UK istnieje program, że wycofujemy się z napędu z trakcji diesel, jeśli chodzi o koleje, do, zdaje się, roku 2035. No i coś muszą na ten temat znaleźć, więc może właśnie biopaliwo jest tym elementem przejściowym. No może tak, to znaczy biopaliwo to jest w ogóle bardzo szeroki temat, prawda? Bo to głównie chodzi o to, że można żeby zrobić najpierw biogaz, czy to znaczy syngaz, syntetyczny gaz z biomasy, która jest mieszaniną tlenku węgla i wodoru. No i jeszcze tam jest dużo azotu, prawda? W tym bardzo dużo azotu. I z tego tlenku węgla i wodoru można spróbować zrobić ciekłe paliwo. Prawda? Ciekłe paliwo i tutaj to jest główna zaleta, żeby zrobić z tego ciekłe węglowodory. Prawda? Jeżeli się ta technologia jest znana, prawda, i jest właściwie używana, żeby jeżeli do zastosowania stacjonarnego, to nawet nie trzeba robić ciekłego tego paliwa, bo wystarczy zrobić gazowe paliwo. I to jest dość już znane i stosowane, żeby z biomasy zrobić taki biogaz, czy syngaz, synthetic gas, który jest głównie mieszaniną CO i wodoru plus azot. I to można spalać w silnikach bardzo ładnie, prawda, i uzyskiwać je. Natomiast jeżeli się chce to zastosować do transportu, to lepiej jest mieć ciekłe paliwo. Bo nie, jakby się nie policzyło, to ciekłe paliwo, czy to jest powiedzmy diesel, czy benzyna, jak się stoi na stacji benzynowej i trzyma ten wąż z paliwem, którym się tak tankuje, prawda, swój samochód, no to tam powiedzmy jest od 2 do chyba do 40 nawet litrów na minutę. Powiedzmy, że 30 litrów na minutę tam płynie, no to w tych 30 litrach, jeżeli weźmiemy gęstość nawet 3/4, to jest 25 kilogramów na minutę. I w tych 25 kilogramach na minutę, czyli na sekundę, to będzie ile? To będzie przez 60, no kilka kilogramów na sekundę, prawda? Znaczy, no jakby się to nie liczyło, to wychodzi na to, że w tym wężu płynie kilkadziesiąt megajouli na sekundę, czyli kilkadziesiąt megawatów energii. To jakby się nie liczyło w elektrycznych zastosowaniach, no to żeby w każdym takim ładowaniu było kilkadziesiąt megawatów, ten kabel, który się trzyma w ręku, żeby miał kilkadziesiąt megawatów, to nie jest takie proste, prawda? Jest to ładnie, wygląda jak jest 10 takich samochodów Tesli stoi na stacjach serwisowych. Jak miało 100 stać, no to już jest trudniej, prawda? Co chciałem powiedzieć, że nie ma naprawdę lepszego, jak na razie, sposobu na taki bardzo skondensowany przenośnik energii niż płynne węglowodory, prawda? Czy to będzie benzyna, czy diesel, czy syntetyczny diesel. No syntetyczna benzyna, czy syntetyczny diesel, który jest, może być produkowany z biomasy. I teraz to Niemcy już 100 lat temu wymyślili, prawda, żeby ten proces Fischer-Tropsza, żeby można było syntetyczne węglowodory oni to chcieli z węgla robić, prawda, bo to
Niemcy miały sporo węgla, nie miały nic benzyny. No i to właściwie bardzo ciekawie wyglądało, prawda, synteza. I to można do dzisiaj zobaczyć resztki tego nawet w Policach koło Szczecina, prawda, w tych zakładach chemicznych są takie resztki aparatury, która była wykorzystywana do produkcji syntetycznej benzyny z węgla. A potem to właściwie było wykorzystywane na dobrą sprawę w dwóch czy trzech krajach tylko, prawda? No w Niemczech nie, bo to Niemcy w ogóle wypadły, że tak powiem, z obiegu z powodów politycznych. Natomiast było w południowej Afryce i co ciekawe w Polsce, prawda? Były te procesy bardzo intensywnie badane i to jeszcze za mojej pamięci jako końcowego studenta i młodego doktoranta. W tym momencie Sowieci położyli na tym tak zwaną łapę, prawda? I te procesy upłynniania węgla, jak to się wtedy nazywało, zostały wstrzymane, bo było to niebezpieczne dla niezależności energetycznej Polski od sowieckiej ropy naftowej, prawda? No ale do dzisiaj w Afryce Południowej bardzo Sasol, prawda, to jest taka ogromna firma, która prowadzi produkcję benzyny syntetycznej czy syntetycznych węglowodorów z ropy naftowej. No dobrze. Ja tutaj pozwolę się włączyć. Tak. A propos tej fabryki benzyny syntetycznej, to tam zostały już tylko ruiny po tym, ponieważ Niemcy w 1943 czy 4 roku, przepraszam, alianci w 1943 czy 4 roku zbombardowali tą fabrykę benzyny syntetycznej, więc tylko ruiny zostały. Ale to tak odbiegając z tematu. Mamy bardzo ciekawe pytanie od jednego z naszych słuchaczy, pana Krzysztofa Janika. Tylko nie wiem, czy on ma mikrofon odmutowany. Panie Krzysztofie, czy chciałby pan zadać osobiście te pytania? Tak, bardzo czekam na pytania. Halo, czy mnie słychać? Słychać, tak. Dobry wieczór panu. Ja pozwoliłem sobie zadać parę pytań, jeżeli nie sprawia to panu problemu. Nomen omen, również jestem z Birmingham, serdecznie pozdrawiam. Zanotowałem je tutaj w czacie. Interesuje mnie takie techniczne sprawy, jakie jest porównanie pod względem wartości kalorycznej, no bo to definiuje zdolność paliwa do zasilania no, czegokolwiek, do zamiany energii chemicznej na inny rodzaj energii. Wartość kaloryczna mieszaniny wodorowo-powietrznej, oczywiście o składzie stechiometrycznym, w porównaniu do mieszaniny, no powiedzmy, benzyny paliwowo-powietrznej, również o składzie stechiometrycznym, bo to się bodajże, o ile się orientuje, tak się porównuje. Czyli mieszaniny o składzie stechiometrycznym, paliwo A plus powietrze oraz paliwo B plus powietrze. To wszystko zależy, jaka jest stała stechiometryczna wodoru. Podejrzewam, że dużo, dużo lepsza niż paliwa. No ale jaka jest wartość kaloryczna takiej mieszaniny? Znaczy tak, wodór ma wartość kaloryczną około 120 megajouli na kilogram. Benzyna ma około 44 megajouli na kilogram. Natomiast jaka jest stechiometryczna zawartość, to tutaj chyba mam taki slajd, zaraz, o właśnie, nie wiem, czy tu można, nie wiem, czy widzicie mój ten hydrogen as a fuel, czy ten mój screen share się działa, czy nie działa? Widzimy, to tak działa, aczkolwiek tu jest tylko wartość, najniższa wartość kaloryczna. To jest mixture, no tak, lower calorific value, to jest to, co jest normalnie po 40 do 35 te węglowodory. Wodór ma 120,5, prawda? Natomiast mixture, czyli to jest taki z stechiometrycznej mieszanki z powietrzem, calorific value, to jest, czyli megajoule na metr sześcienny, to w sumie jest około 3 megajouli na metr sześcienny, prawda? Czyli jeżeli by się
chciało wodór spalić techiometrycznie, no to wychodzi na to, że mielibyśmy mniej, bo tu jest prawie 3 megajoule, a benzyna ma 4,44, czyli nie ma takiej zalety pod tym względem, tak? Tak, no pod, znaczy to w sumie jest ten sam rząd wielkości, prawda? Ja myślę, że to o to chodzi, że wartość kaloryczna mieszanki stechiometrycznej jest w sumie niewiele różna od metanolu, prawda, czy od metanu. No i niższa trochę od benzyny czy diesla, prawda? To rozumiem. A dalej, jaka jest odporność mieszaniny wodorowo-powietrznej, powiedzmy, na spalanie stukowe? No powiedział pan od razu, powiedział pan, że wartość mniej więcej... ja myślę, że to znaczy... Po 120 bodajże oktan ma wodór. No powiedzmy paliwo, niech będzie benzyna, no bo tylko o benzynie możemy mówić, jeżeli chodzi o wartość, prawda, oktanową, ma 95, niech będzie. No mając 120, to teoretycznie wychodzi na to, że może być używana do bardzo wysokich stopni sprężania, prawda? A więc wysoka sprawność silnika. No tak, to pod tym względem wodór jest znakomity, prawda, bo ma bardzo szeroki zakres spalania, od 4 do 75%, prawda, jest mieszanka palna. Podatny jest na spalanie stukowe generalnie wodór? Słucham? Jest podatny na spalanie stukowe? Nie ma problemu ze spalaniem stukowym z wodoru. Także pod tym względem jest, no wodór ma wszystkie zalety jako paliwo, prawda? Bardzo ładnie się spala w trudnych geometriach, co widać w tym quenching distance, prawda? Także... Czyli w tak zwanych kieszeniach, czyli nie ma wysokich wymagań, jeżeli chodzi o konstrukcję i geometrię komory spalania. No tak, tak jak na przykład w silniku Wankla, prawda? W tych... Kieszenie są w obrębie tych uszczelni. A dalej, taka mnie też interesuje, jaka jest w ogóle sprawność ogólna, która się składa na sprawności termodynamiczna i mechaniczna silnika zasilanego wodorem, no bo wiemy doskonale, że no, to określa sprawność maszyny. W tym przypadku jest to maszyna, która zamienia energię chemiczną na energię mechaniczną. No wiemy, że w silnikach no, takich już o małym, powiedzmy, dobrze zaprojektowanych, o dobrym kształcie komory spalania, małym tarciu i tak dalej, no możemy nawet powiedzmy 40-50% uzyskać. No silniki diesla są bardziej sprawnymi maszynami, nawet i 60%. A co z silnikami zasilanymi, jeżeli chodzi o ich sprawność wodorem? No to wie pan, to znaczy to jest zupełnie inne pytanie, bo sprawność taka ogólna silnika to jest bardzo różna. Na przykład duże silniki diesla, ja taki widziałem silniki dane podawane przez Cegielskiego w Poznaniu, tego silnika dużego, to znaczy duży w tym sensie, że ja bym się zmieścił w komorze spalania, chociaż nie jestem takim malutkim facetem, prawda? Znaczy on ma 60 cm średnicę, prawda? Tłoka i około 2 metrów skok tłoka. Znaczy takie duże silniki diesla, które pracują około 60 do 90 obrotów na minutę, no to mają sprawność rzędu od paliwa do wału, prawda, rzędu 58%, prawda, no to wie pan, to żeby nie wiem, jaki mniejszy silnik był, to nie problem jest wtedy raczej w tarciu, prawda, i znaczy wodór tu wiele nie pomoże, prawda, tu jest problem taki, jak można uzyskać dużą sprawność w mniejszym silniku w porównaniu z dużym silnikiem diesla, prawda? Gdzie są małe straty na tarcie. Także pod tym względem... Wspomniał pan, że generalnie no, koszt uzyskania, no i oczywiście magazynowanie wodoru jest no, nieproporcjonalnie wyższy do innych paliw. Jaki jest w takim razie proporcja, powiedzmy, kosztu uzyskania energii mechanicznej, powiedzmy jakiejś takiej jednostkowej 1 kWh
takiej jednostki energii, jeżeli jest zasilany silnik wodorem, w porównaniu oczywiście do paliw ciekłych. No wiemy, paliwo ciekłe, jako powiedzmy olej napędowy, tudzież benzyna, różne frakcje i tak dalej. To również definiuje, ile trzeba wydać pieniędzy, żeby finalnie uzyskać z danego silnika ten 1 kWh energii. To pod tym względem ja nie jestem entuzjastą wodoru, dlatego że wodór ma w tej chwili jest bardzo modny. Wszyscy mówią o wodorze, że wszystko będzie na wodór, prawda, działało. Natomiast jeśli chodzi o spalanie go w silniku, no to znaczy dużo lepiej się nie uzyska niż spalanie, powiedzmy, benzyny czy metanu, prawda. Żeby nie wiem co zrobić, to się dużo lepiej nie uzyska. I problem jest nie tyle, że on będzie dużo lepszy jako paliwo w silniku, tylko że rzeczywiście głównym produktem spalania będzie para wodna. Natomiast będzie różnych zanieczyszczeń innych też, bo jeżeli się go będzie spalać w silniku, no to będzie musiało być jakiś olej, prawda, do smarowania silnika i tak dalej. Natomiast rzekomo wodór jako paliwo do ogniw paliwowych, fuel cells, to ma dużo lepsze perspektywy sprawności, prawda? Natomiast trochę to jest tak, że z tymi ogniwami paliwowymi na wodór, gdzie głównym produktem jest woda, no to one są bardzo skomplikowane w porównaniu z silnikiem, prawda, który jest tak dokładnie już zoptymalizowany przez te 150 lat, którym się rozwijał. Jakoś ogniwa paliwowe są jeszcze starsze od silnika, ale nigdy go do tej pory nie pobiły, prawda. Główny problem będzie, jak to zrobić, żeby ogniwa paliwowe mogły być takim dobrym zastosowaniem, bo trzeba tą wodę gdzieś odprowadzić. Jeżeli mamy teraz zimę, prawda, i ujemne temperatury, no to coś trzeba z tą wodą zrobić, która jest głównym produktem, prawda, spalania. Znaczy, krótko mówiąc, według mnie wodór ma ogromne zalety jako usprawniacz spalania innych paliw, prawda, nie jako główne paliwo. No ale jako paliwo, jako paliwo, jako fuel ma mnóstwo zalet. Jedyną jego wadą to jest to, że on jest taki piekielnie lekki, prawda, bo to jest lekki i bardzo ciężko go przechowywać w skroplonym stanie to praktycznie jest niemożliwe. Prawda? No tak, ale jeszcze jest jeszcze taka kwestia, jeżeli mówimy o jakichkolwiek silnikach, to głównie wszyscy mamy na myśli silniki do użycia, do trakcji, jakiejkolwiek trakcji. No a jeżeli chodzi o trakcję, no nawet powiedzmy o lotnictwie, no to jest kwestia bezpieczeństwa. No i myślę, że u każdego w głowie zaświta takie coś, że no wiemy doskonale, że wodór w połączeniu z powietrzem, z tlenem jest ekstremalnie wybuchowy. No i wtedy zaczynają się kwestie bezpieczeństwa, przechowywania go, czy to w pojeździe szynowym, czy to w pojeździe drogowym, no w samolocie. Czy to nie jest jakąś taką główną przeszkodą, która stoi do tego, żeby go stosować? No każdy by się obawiał, jadąc powiedzmy pojazdem, który wie, że w razie eksplozji to zostanie jeden wielki lej po prostu w ziemi. No nie, to nie jest takie. To wszystko jest taka trochę, wie pan, bujda, bo nawet ta eksplozja Hindenburga, która była w 1937 czy 1938 roku, prawda, to tak naprawdę to problem nie był z wodorem, tylko z dieslem, który był używany do napędu silników, które popychały ten sterowiec, prawda. Wodór, jeżeli się pali, to ten cały płomień idzie do góry w powietrze i tam naprawdę, to nie był problem, że to wodór się palił.
Problem był taki, że to się te wszystkie ofiary, które były poparzenia, to nie były z pożaru tego wodoru, tylko z pożaru diesla, prawda? Który jest o wiele bardziej niebezpieczny niż wodór. No znaczy, no nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć, prawda? Znaczy wodór jest w sumie palny, ale jest niebezpieczny, ale każde paliwo, prawda, tak jak benzyna czy diesel, jest niebezpieczne i w sumie diesel jest chyba najbardziej niebezpieczny, jeśli chodzi o zdolność pożaru, prawda? Tak, ale jest też taki parametr, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w pojazdach, który się nazywa lotność par i wybuchowość par. To jest wybuchowość oparów danego typu paliwa i wiemy, że na przykład diesel jest pod tym względem wręcz przeciwnie najbardziej bezpieczny, a mianowicie opary diesla nie są palne i nie są wybuchowe. Mało tego, sam diesel jako paliwo, który nie jest rozpylony w powietrzu w postaci mgły jakiejś tam homogenicznej, generalnie się nie pali. No tak się mówi, wie pan, ale jak pan popatrzy, to jeszcze za mojej pamięci, nie wiem, to ile to było, kilkanaście czy kilkadziesiąt już lat temu, ten taki ogromny zderzenie pociągów koło stacji Paddington i tam było mnóstwo ludzi, prawda, poparzonych czy nawet zabitych pożarem diesla, prawda, który się zapalił, bo diesel ma to do siebie, że się zapala przy niskiej temperaturze, dużo niższej niż powiedzmy benzyna, prawda? Także, mówi pan o temperaturze samozapłonu. O, tak, tak. Także, znaczy krótko mówiąc, może ten wodór być, dla mnie wodór jest najciekawszy, jego zastosowanie jako taki bufor, prawda, energii, bo jego łatwo jest zrobić, jego łatwo jest wytworzyć poprzez elektrolizę i łatwo jest go potem zużyć przez spalanie, prawda, więc jako taki bufor stacjonarny to jest bardzo ciekawe zastosowanie, prawda. Natomiast w zastosowaniach mobilnych, w zastosowaniach w pojazdach, no niestety nie jest to proste, prawda, bo trzeba go albo sprężyć, już nie mówię o tym, żeby go skroplić, bo to w ogóle jest nieopłacalne niestety. Chciałbym się wtrącić do dyskusji, jeśli można. Słucham? Czy można się, Mirku, wtrącić do dyskusji? Panowie bardzo na wysokim poziomie. Nie wiem, czy mnie słyszycie państwo. Ja słyszę. Dobrze. Ponieważ panowie na takim wysokim poziomie naukowym rozmawiacie, to ja mam takich parę trywialnych pytań. Tak. Pierwsze pytanie trywialne to jest, jaki procent paliw jest używany przez przemysł, transport samolotowy, morski, a jaki procent o tym, co my tutaj często sprowadzamy do takich tych naszych pojazdów, którymi się podróżujemy do pracy czy z pracy i używamy je turystycznie. No bo gdzieś są te chyba podziały, prawda? Gdzie to paliwo powinno się zastosować? No ja to by myślę, było pierwsze pytanie. Tak. Znaczy, drugie pytanie, jakie mam, znaczy, to już poproszę cię o odpowiedź. W transporcie lotniczym praktycznie całe paliwo, prawie 100% pewnie, to jest tak zwana nafta, prawda? Czyli to jest to są takie dieslopodobne paliwa, prawda? Troszkę lżejsze od diesla, ale to są paliwa, no to chyba najlepsze polskie słowo na to jest nafta, prawda? To są te paliwa lotnicze. I to we wszystkich, oprócz może małych samolotów, które mają silniki tłokowe i może używają benzyny, bo te wszystkie samoloty pasażerskie większe, to spalają i wojskowe, to spalają praktycznie to samo. To są takie bardzo podobne różne gatunki nafty lotniczej, prawda? Czyli to są takie węglowodory alifatyczne, troszkę lżejsze od diesla, prawda? Ale niewiele.
Tak. No, drugie moje pytanie może jest, no, czyli widzimy, że jednak jeżeli jesteś zwolennikiem wodoru i zastosowania wodoru jako paliwa, no to w pierwszym rzędzie największe tego zastosowanie i największe korzyści byłyby właśnie tam, w tych właśnie przemysłach, które zużywają w ogóle paliw najwięcej. A to moje drugie pytanie to jest takie bardzo dziwne. Właściwie po co nam paliwa? Jak to po co nam paliwa? Nie bardzo rozumiem. No właśnie. Znaczy, uważam, no, rozumiem, że paliwa są, bo można zastąpić paliwa na przykład siłą mięśni, prawda? No można, znaczy... No nie potrzebne jest paliwo. Tylko zadaję, dlatego mówię, że to jest takie pytanie dziwne, no bo dzisiejszy świat oczywiście potrzebuje bardzo dużo paliw. Jeżeli chcielibyśmy zredukować liczbę paliw, to musielibyśmy zredukować liczbę silników czy liczbę tych maszyn, które wymagają paliw. Czyli powinno tutaj nastąpić jakieś inne źródło energii i o tym się mocno mówi, czy może zamiast posuwać się w kierunku jeszcze innego paliwa, jeszcze nasycać ten rynek maszynami, które będą te paliwa zużywały, to posuwać się jednak w kierunku rozwiązań silników i innych maszyn, które paliw nie będą potrzebowały w takiej bezpośredniej formie. Znaczy myślisz o elektrycznych? Nie tylko myślę o elektrycznych, bo paliwa syntetyczne to są też jakieś tam jeszcze przejście pewnie pomiędzy paliwami, a w ogóle wracam do swoich, że tak powiem, młodzieńczych lat studenckich, kiedy się mówiło o paliwach, które się w reakcjach chemicznych uwalnia się energia w reakcjach chemicznych. Nie tak. Będę już tego umiał powtórzyć, bo minęło 50 tak, lat od tego momentu, kiedy się mówiło na ten temat, ale miała to być taka przyszłościowa rozwiązanie, które nawet widziano jako rozwiązanie w komputerowych pamięciach, że te pamięci komputerowe by były tworzone w jakimś takim procesie chemii. No nie rozwijałem sobie dalej tych wiadomości, także posiłkuję się tobą w tym momencie. Znaczy wiesz, na dobrą sprawę jakaś energia musi być przetworzona, prawda? Albo to jest energia chemiczna zawarta w paliwie, która jest przetworzona na energię mechaniczną w silniku, albo jest to energia elektryczna zawarta w bateriach jakichś, prawda, która jest przetworzona też na energię mechaniczną, bo żeby pojazd jakiś się poruszał, to musi mieć energię mechaniczną, która będzie przyłożona powiedzmy do tego śmigła, prawda, czy do silników odrzutowych, prawda? Czyli gdzieś to przetworzenie energii musi być. I na dobrą sprawę są chyba dwie możliwości. Albo to jest energia chemiczna w paliwach, albo energia elektryczna zawarta w jakichś bateriach, prawda? No tak, to może być ta energia, jeżeli chodzi o na przykład wylądował teraz ostatnio taki ten mały pojazd na takiej odległej od nas planecie, to czy on nie za pomocą paliw tam się dostał? No jak inaczej, tylko za pomocą paliw. No, całą podróż odbył za pomocą paliw? Tak. No można spróbować. Ja nie wiedziałem tego. Można dodatkowo wykorzystać jeszcze energię tych fotowoltaiczną, prawda? Ale chyba to nie jest na tyle dostateczne, żeby wysłać sondę kosmiczną na Marsa, prawda? Znaczy te fotowoltaiczne to jest bardzo, bardzo miła rzecz, prawda? Dopóki nie zapada śnieg na te ogniwa, prawda? Tak jak to teraz w Teksasie, że wszyscy mają te ogniwa fotowoltaiczne, ale śnieg tam napadał i nic się nie produkuje. Znaczy krótko mówiąc, to mimo wszystko musi być jakoś napędzane, prawda? Znaczy to są paliwa takie, są zupełnie inne, prawda? Do rakietowe paliwa, czy paliwa do torped, prawda? Które nie zużywają powietrza, prawda? Do spalania, bo mają to
No nie chcę tutaj wchodzić więcej, bo ja jeszcze nie jestem specjalistą od tych paliw takich, prawda, torpedowych, prawda, ale są takie paliwa, które działają w torpedzie i mają już wszystko, co potrzeba jest w tym paliwie, prawda, i paliwo, i utleniacz, prawda. Mirko, a mogę się jeszcze zapytać, bo wiem, że 16 marca będziesz miał wykład. To się dowiedziałem podczas dzisiaj wykładu w Paryżu, który dzisiaj organizacja inżynierska we Francji zorganizowała marca, wykład. To ja nic nie wiem, tak, ktoś, ale może już ty wiesz. To ciekawe, bo to kolega Marcinczak cię chyba reklamował w tym momencie, że nie, będziesz miał ja online. Ja pierwsze słyszę, ale 16 marca to jeszcze jest jakieś 3 tygodnie. No to może jeszcze się dowiesz na ten temat, bo on na czacie tam wyraźnie potwierdzał, także chciałem się zapytać, czy będzie to z tej samej, tego samego tematu. Ja nie słyszałem o tym w ogóle. Wszystko prawda, co Krzysztof mówi. To znaczy z notu ten Marcinczak, tak? Tak, Rysiu Marcinczak. No tak, a ja nic o tym nie wiem. Może jeszcze nie sprawdzałem ostatnich e-maili jeszcze. Prawdopodobnie. No dobrze. Panowie, jeszcze mamy jakieś ten, bo już nie chcę to teraz dalej. Tak. Jest tutaj pytanie od użytkownika Tomek. Nie wiem, czy jest może i chciałby osobiście zadać pytanie. Nie słyszę. Tomek tak napisał. Ja mam pytanie z innej beczki. Kiedyś miałem wykład na temat hydrazyny jako paliwa do ogniwa paliwowego. Czy któryś z panów interesował się tematem? Co takiego? Jeszcze raz. Hydrazyna. Hydrazyna. Kiedyś miałem wykład na temat hydrazyny jako paliwa do ogniwa paliwowego. Czy któryś z panów interesował się tematem? Hydrazyną nie. Słyszałem o tym, ale to jest coś... Hydrazyna to jest takie paliwo trochę do silników wyścigowych, prawda, wyczynowych, ale do ogniwa paliwowego to nie słyszałem o tym. Na internecie piszą, że hydrazyna jest to nieorganiczny związek chemiczny zbudowany z dwóch połączonych ze sobą wiązaniem NN grup aminowych. Jest silnie trująca, bezbarwna, łatwopalna, żrąca, higroskopijna ciecz, dymiąca na powietrzu. No dobrze, to nie brzmi dobrze. Niebezpieczne. Ale wiem, że to używają ludzie do takich wyścigowych zastosowań, prawda? Natomiast jest mnóstwo takich nietypowych, prawda, paliw do wyczynowych silników, prawda? Ja myślę, że ja się nigdy tym nie zajmowałem za bardzo. Trochę się zajmowałem tylko silnikami takimi. Znaczy w ogóle lubię nietypowe silniki, prawda? Takie nie tłokowe i nie takie mieszanki, prawda, silników tłokowych i obrotowych, ale paliwa to raczej mnie interesowały raczej takie typowe, prawda? Znaczy takie jak benzyna, diesel, prawda, czy może mniej typowe, takie jak żeśmy prowadzili sporo badań uzyskiwania węglowodorów płynnych z syngazu, prawda? No bo uważam taką dobrą sprawę, taką na dłuższą metę, to paliwa muszą być uzyskiwane poprzez uzyskiwanie syngazu z biomasy, prawda, czyli poprzez, to jest dość łatwo uzyskiwać i wiele firm się tym zajmuje, prawda, żeby uzyskiwać syngaz, czyli mieszaninę tlenku węgla z wodorem, no i azotu sporo tam zawsze jest, z biomasy, a potem z tego syngazu albo można go spalać w silniku od razu, albo można poprzez syntezę Fischer-Tropsza uzyskać płynne paliwa, prawda? Łatwiej jest uzyskać diesel niż benzynę i myśmy to też nad tym spędzili sporo czasu, prawda, na wykorzystywaniu, na badaniach nad takim katalizatorem najlepszym do tego, prawda? I mój doktorant jeden
opracował taki katalizator oparty na kobalcie, nie na jakichś bardzo egzotycznych, prawda, metalach, czy bardzo drogich, którym uzyskał 90 parę procent selektywności, tak zwanej selektywności, żeby uzyskać węglowodory alifatyczne, prawda, czyli takie długołańcuchowe, prowadzące do to, co potrzeba najlepsze, prawda, dieslu, to są te alifatyczne, długołańcuchowe, nierozgałęziane węglowodory, prawda. Także pod tym względem można to zrobić. No i krótko mówiąc, Niemcy już 100 lat temu próbowali to zrobić, co prawda z węgla, bo mieli dużo węgla. Teraz węgla, a węglu nie chcę słyszeć, prawda, ale biomasy jest dużo i dużo biomasy się marnuje, prawda, którą można by... Także my mamy takie projekty, żeby zrobić instalację, no, która byłaby wielkości jednego czy dwóch takich kontenerów, prawda, typowych, której by z jednej strony się wrzucało biomasę czy jakieś ścinki, prawda, takie niepotrzebne biomasy, a z drugiej strony kapałoby paliwo, prawda, znaczy głównie diesel. To byłoby ciekawe, bo to można by takie dwa kontenery na koniec świata posłać i ludzie by mieliby z biomasy paliwo do silników, prawda. No ale ja już trochę jestem za stary, żeby to do końca przeprowadzić, szczególnie, że w mojej wiosce w Polsce, gdzie mamy dom w Lubiatowie, w Kopalinie, przepraszam, ale to jest jedna wioska, Lubiatowo-Kopalino, tam chcą elektrownię atomową nam zbudować, prawda, znaczy to ja mogę więcej powiedzieć. Nie jestem specjalnie przeciwko energii atomowej, ale nie w mojej wiosce, jak to mówią. Not in my backyard. Czy mamy jeszcze jakieś pytania, czy... Może bym chciał zrobić, nie? Tak? Przepraszam, chciałbym jeszcze może nawiązać do pana Krzysztofa, mojego imiennika, który zapytał w ogóle dla tego paliwa. No, w obecnych czasach wszyscy zauważają boom na zasilanie elektryczne. To się wiąże oczywiście z rozwojem paliw, przepraszam, baterii litowo-jonowych, głównie w transporcie. Wchodzą w związku ze zmianami klimatycznymi w poszczególnych krajach, miastach, regulacje, które mają zakazać transportu polegającego na emisji spalin jakichkolwiek, więc jak to ma, jak zasilanie silnikiem wodorowym ma się do wprowadzenia tych standardów no emissions, to ma na myśli no emissions, mają na myśli żadnych emissions, nawet tych potencjalnie nietrujących, prawda, no wiadomo NOx nie jest trujący, no gazy cieplarniane, czy green gas i tak dalej, przepisy, które mówią żadnych spalin, no i w związku z tym na przykład cała motoryzacja idzie w kierunku napędów elektrycznych, czy to bezpośrednio z baterii, czy to z ogniw paliwowych, tak jak pan wspomniał, zamiana energii chemicznej na elektryczną. No a my tutaj, że tak powiem, no chcemy, że tak powiem, odkryć na nowo koło i wrócić do tego starego, dobrego silnika, podczas kiedy jego dni są policzone. Jak pan to ocenia? Znaczy, to jest trochę tak, że nic nie ma za darmo, prawda? Jak to mówią, za darmo to tylko można, jak to się mówiło, za darmo to tylko można było dostać po pysku, prawda? Nic innego nie ma za darmo. Niestety, to znaczy, elektryczne, bardzo ładnie, ale trzeba tą elektryczność gdzieś wyprodukować, prawda, z czegoś. No jak ją wyprodukować? No znaczy tak naprawdę zeroemisyjna to jest tylko energia jądrowa, prawda. No ale tam są tysiąc innych problemów, prawda. Natomiast każda, no i jeszcze lepsza to jest chyba taka hydroelektryka, prawda. No ale to tylko Norwegia, Francja i parę innych państw na tych, znaczy Norwegia to chyba najlepiej ma pod tym względem.
Francja też ma dość spory procent. Nowa Zelandia. Nowa Zelandia, tak? Ma. Szwajcaria. No może tak, Szwajcaria, to się nie dziwię, tak. No tak, ale zważy na taki problem, że o tyle, o ile zgadzam się, że każda jakaś próba wygenerowania energii elektrycznej, żeby ją później czy zakumulować, prawda, wiąże się też z emisją, ale jest jeden podstawowy fakt, że te ośrodki, które produkują tą energię elektryczną, no za wyjątkiem atomowych, czyli te elektrownie, one nie są w miastach i nie trują tu, gdzie mieszkamy, tu, gdzie pracujemy. No wie pan, z tym truciem to jest też tak, się mówi, że z tym truciem, tak na dobrą sprawę to tak, jak pan popatrzy na elektrownie węglowe, to każdy by wolał elektrownię węglową niż jądrową, ale emisja promieniowania radioaktywnego z elektrowni węglowej jest większa niż z elektrowni jądrowej, bo każdy węgiel jest radioaktywny, prawda, jak wystarczy łatwo to znaleźć, że emisja radioaktywna w okolicy elektrowni węglowej jest dużo większa niż może być oprócz jakiegoś takiego Czernobyla, prawda? Normalnej eksploatacji elektrowni jądrowej jest praktycznie zero, prawda? No, ale elektrowni, znaczy produkcja energii elektrycznej, no to znaczy z czego może być? Oprócz rzeczywiście hydroelektrowni, no to cała reszta, znaczy z wiatru jeszcze można, prawda? Znaczy z wiatru i może fotoelektrycznie. Ja myślę, że elektrownie węglowe są już takim, są takim sztampowym przykładem, ale są na wymarciu, od tego się odchodzi. Ja wiem, że w Polsce są bardzo duże przywiązanie, ale tak jak pan powiedział, no są elektrownie wiatrowe, są elektrownie wodne, no mamy, prawda, wiry, prawda, wykorzystanie prądów morskich i tak dalej. No wiemy, że są te fotowoltaiki i te farmy słoneczne, jest cała masa, elektrownie atomowe, cała masa różnego rodzaju elektrowni niewęglowych. W całym świecie się odchodzi generalnie od elektrowni węglowych. Produkujące kraje redukują elektrownie węglowe, takie konwencjonalne, gdzie, prawda, węgiel jest spalany. Ale dlaczego, niech pan powie, znaczy wie pan, bo to znaczy pewnie, że trzeba dużo płacić za te certyfikaty, prawda, emisji dwutlenku węgla, ale to jest taka polityczna sprawa, bo na dobrą sprawę, jak się popatrzy naukowo, to tak naprawdę gazem cieplarnianym najgorszym jest woda, jest para wodna, a nie dwutlenek węgla, prawda? Znaczy teraz wie pan, jeżeli będziemy wszystko mieli oparte na wodorze, no to produktem spalania wodoru jest para wodna, prawda? A para wodna jest największym czynnikiem cieplarnianym, o wiele, wiele większym, rząd wielkości większym niż dwutlenek węgla, prawda? Także to pozwolę sobie coś powiedzieć na temat zanieczyszczeń, tak, jeżeli można. Bo tak, tu kolega mówił o zanieczyszczeniach. Otóż ja ze swoim sąsiadem, jak rozmawiam o zanieczyszczeniach, wychodzimy, mówimy, cholera, przepraszam bardzo, wiadomości są złe, bo bardzo mamy zanieczyszczone powietrze. On mówi, wiesz co, ja od 20 lat tu mieszkam, zawsze było takie same, tylko normy nam strasznie zaniżyli. I teraz ze względu na inne normy ciągle podają, że powietrze jest tutaj bardzo złe. Ono się wcale nie zmieniło od 20 lat. Czyli kwestia może norm, które się stosuje, zaczyna wpływać na nas, że nam się wydaje, że jesteśmy bardzo zanieczyszczeni. To jest tak, wracając do tego zanieczyszczenia. Przepraszam, że się tutaj wtrącę. No te normy są z czegoś i ludzie przez to umierają, że powietrze jest zanieczyszczone. To nie jest, to się nie bierze z sufitu. Te dane są akumulowane przez to Towarzystwo Naukowe, więc to też tak nie jest, że to się bierze z sufitu i zanieczyszczenie powietrza jest istotnym elementem. Ja pochodzę ze Śląska i doskonale wiem, co to znaczy mieć zanieczyszczone powietrze. Moi rodzice, którzy mieszkają na Śląsku cały czas, to mówią, że nawet za dawnych lat nie było aż takie niedobre powietrze, jak jest teraz. Natomiast ja jeszcze chciałem tylko dodać właśnie, bo tu kolega właśnie, Krzysztof, bardzo ciekawie właśnie zwrócił uwagę, że de facto w tej chwili no, jest obserwowalny mimo wszystko ten trend w stronę elektryków i no by nie było, no jakby
przez ostatnie dekadę się nastąpiła drastyczna zmiana w tym elemencie, to znaczy, że wszyscy dążą, a już na pewno jest silna presja nie tylko ze względu na konsumentów, ale również ze względu na regulacje właśnie, żeby dążyć do elektryków. I teraz pytanie jest tak, jak generować energię? No to jest pewne wyzwanie, no ale jednak elektrownie wiatrowe, elektrownia odnawialna w Wielkiej Brytanii jest jednym z kluczowych towarów, który się w tej chwili produkuje, na które rządy niezależnie od opcji stawiają. I tu już w tej chwili de facto można kupować energię tylko na zasadzie takiej, że się kupuje energię odnawialną. Znaczy to jest trochę tak, że z tym jakością powietrza to jest tak, że my mamy dom nad samym wybrzeżem Bałtyku w Kopalinie, prawda? To jest takie na końcu świata wioska, w której nigdy nic nie było, teraz chcą tam budować elektrownię atomową, ale w dalszym ciągu tam na razie nic nie ma, ale sąsiedzi, jak przyjdzie w lecie o 7 czy 8 wieczorem, to oni wkładają plastikowe butelki do kotła, prawda? I jest straszny smród, że tak powiem. Szanowni Państwo, ja bym bardzo prosił o to, że jeżeli jako inżynierowie mówimy o kwestii zanieczyszczenia wietrza i o trendach światowych, ja bym bardziej proponował skupić się na trendach, na sytuacji światowej, ogólnoświatowej, aniżeli na Polsce. Polska jest wyjątkowym krajem, który jest no, daleko za jakimikolwiek średnimi. Mówimy cały czas Polska. No, wspomniał Pan o Wielkiej Brytanii bardzo słusznie. Wielka Brytania jest takim dosyć przeciętnym, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie krajem, dlatego że jeżeli będziemy mówili o Polsce, to dojdziemy do błędnych wniosków. Polska jest fatalna, i powtarzam, fatalna pod względem takich rzeczy, takich zanieczyszczeń jak benzopireny, czyli cząstki stałe, particle matters, 2,5 mikrona lub 10, PM10. To są, dlatego nie ma co o Polsce mówić, ponieważ Polska jest, no, za przeproszeniem, daleko za Murzynami pod tym względem. Tak. Znaczy, wie pan, to można by spędzić całą noc na tej dyskusji. Ja tylko mówię, jaka jest praktyka, prawda, że w praktyce to powinna być najczystsze powietrze w Polsce, bo jest kilometr od morza, prawda, wioska, w której nic nie ma, ale wystarczy popatrzeć na mojego sąsiada, pana Strycharczyka, jak on tam wkłada do swojego pieca, prawda, nie wiem, co on tam wkłada, ale taki dym leci, że jest nie do wytrzymania, prawda, i to jest niestety taka polska rzeczywistość. Ale to jest winna Coca-Cola. To nie są. To jest winna Coca-Cola, która sprzedaje w butelkach plastikowych. Nie trzeba obarczyć kosztem od smrodzenia tego. Ale to jest chyba niestety we wszystkich tych wioskach w Polsce, prawda? Nie, dlatego, że w Polsce, zgadzam się, takich panów Strycharczyków jest w Polsce miliony. Ja panu powiem, to jest problem polityczny, to jest problem kosztów gazów. Ja znam kupę ludzi, którzy mówią, nie mam pieniędzy na to, żeby kupić nawet dobrej jakości węgiel, zostaje mi nic innego, jak palić na przykład meblami. Zostawiam te butelki do Coca-Coli. Czym popadnie? Dymiakami, dymami. Czym popadnie? Dlaczego by nie stać mi na to, żeby cały sezon grzewczy kupić węgiel, nawet zwykły, nie mówię o tym jakiejś podłej jakości miale, tylko normalny, zwykły węgiel, że już o koksie nie wspomnę, i palić im w piecu. To jest problem polityczny, a mianowicie jakie są koszta sprzedaży gazu w Polsce, czy nawet węgla, jakie są narzuty, jakie są akcyzy. To jest kwestia polityczna. Tak jak mówię, zostawmy Polskę, bo Polska jest no takim zupełnym wyjątkiem pod tym względem. Jeżeli chodzi o świat, faktycznie zgodzę się, że zanieczyszczenie powietrza wzrosło na całym świecie i to jest przyczyną, że odchodzi się od paliw i napędów trakcji paliwami na koszt napędu elektrycznego, czy nawet hybrydowego, który w pewnym sensie to rozwiązuje. Dlatego jeżeli mówimy o zanieczyszczeniu powietrza, mówmy bardziej globalnie, aniżeli o Polsce, bo dojdziemy do takich właśnie jakichś konkluzji, że wszędzie jest bardzo źle. To jest trochę tak, że z tą elektrycznością to każdy by chciał, tylko jak pan popatrzy, ile potrzeba by było elektrowni, żeby te samochody naładować, prawda? Ja
Ja tylko patrzę, bo jeździłem przynajmniej, dopóki nie było tej pandemii, do Londynu jeździłem często i po drodze była taka duża stacja obsługi w Oxfordzie, prawda, na M40. No to tam już w tej chwili jest 12 takich stacji Tesla, prawda, do ładowania. Ale tych Tesli, no to jest w sumie tylko, nie wiem, czy nawet jest 1% samochodów, to są te Tesle, prawda. Rozmawiamy za rok. Każdy miał elektryczny samochód. Słucham? Także też jest trzeba patrzeć o to, że to się zmienia się model posiadania samochodu. No tak, ale to znaczy... W całkowicie innym trendzie w tej chwili. No że... tak, ale jakby to wszystko miało się naładować, prawda, jakby było... O ile mi wiadomo, samochody... dlatego że znam wyniki badań w tym kwestii. Powiem panu tak, co na ten temat wiem. O tyle, o ile mi wiadomo, to nie jest problem, skąd wziąć tyle prądu, w sensie wyprodukować go. Problem jest z przesyłem i z obciążeniem sieci energetycznej, a dokładnie rzecz biorąc, no jeżeli powiedzmy prognozy mają iść tak, jak idą, jeżeli chodzi o sprzedaż samochodów elektrycznych, to wstanie problem przeciążenia trakcji. To jest problem, aniżeli dostarczenie, dlatego że elektrownie nie pracują cały czas na 100% mocy, tylko one pracują nawet w nocy na 40-50% wydajności. Spokojnie mogą podnieść swoją wydajność do 60%, jeżeli będzie zapotrzebowanie. Nowe elektrownie się budują, niekoniecznie węglowe, tylko nowe źródła energii generalnie są budowane po to, żeby to pokryć. I generalnie z tego, co mi wiadomo, to problemem jest i takim, że tak powiem, taką szyjką jest przesył i przepustowość sieci, a nie problem wyprodukowania tego prądu. Także musi być postęp tak, zrobiony. Ale ja panu powiem taki przykład z rodziny mojej. Mój starszy syn mieszka w Genewie, prawda, i tam pracuje i nie brakuje mu pieniężków. Znaczy ja mu tam nie wyliczam, prawda, ale co by chciał, to ma, prawda, i kupił sobie Jaguara elektrycznego. Jest taki w pełni elektryczny Jaguar, jakiś taki, nawet nie pamiętam, jak to się nazywa, ale raz tym czy dwa nim jechałem, to w ogóle, wie pan, jak rakieta to ten samochód. No ale on go miał pół roku i go sprzedał, bo okazuje się, że to nawet w Szwajcarii, gdzie wszędzie jest niedaleko, prawda, ale jak on musi jechać kilkaset gdzieś kilometrów, to sprzedał ten samochód i kupił sobie Audi diesla, prawda, bo znaczy, krótko mówiąc, nawet z takim, to może jak po mieście, to mają drugi taki BMW mały, taki elektryczny, prawda, drugi w rodzinie, no to wtedy tak, ale jak się chce gdzieś jeździć daleko, prawda, no to ten elektryczny samochód, no trzeba już myśleć o tym, prawda. Ale muszę z przykrością stwierdzić, że ten wybór kupna czysto elektrycznego samochodu do takiego trybu, jaki pana znajomy, tudzież kuzyn zrobił, było niewłaściwym wyborem. Do każdego trybu jazdy jest inny rodzaj samochodów. Jeżeli się jeździ w cyklu mieszanym, powiedzmy 40% na trasie, na dalekie odległości, a 60% w mieście, jest inny typ samochodu, na przykład hybrydowy, i to jeszcze specyficzny hybrydowy, a inny jest do cyklu miejskiego. Tak jak pan powiedział, BMW X3, który jest tylko i wyłącznie elektrycznym samochodem, no fantastycznie się spełnia, jeżeli się jeździ tylko powiedzmy do lokalnego sklepu, dzieci odwróci do szkoły, gdzieś po mieście na zakupach i tyle. Jest na przykład fantastycznym wyborem, ale jest fatalnym do cyklu mieszanego. Tak jak powiedziałem, do wszystkiego, tak jak jest do każdego zadania odpowiednie narzędzie, tak samo do każdego rodzaju, do każdego naszego jakiegoś trybu poruszania się jest inny samochód. Wcale się nie dziwię, że nie był zadowolony z samochodu czysto elektrycznego przy dalekich dystansach. Dlaczego? Bo nigdy nie powinien go kupować, wiedząc, że może mu się powiedzmy nawet w 10% takiego użytkowania takie trasy zrobić. Dziękuję. No może tak, prawda? Może tak. Panowie, tylko chciałbym coś dodać, jeśli można, szybciutko. Tak. Kwestie są takie, że tutaj nie będzie rewolucji. Tutaj, tak jak w każdym innym postępie, jaki dzisiaj możemy obserwować, to tylko pandemia może coś przyspieszyć albo coś bardzo radykalnego. Gdyż w takim normalnym rozwoju cywilizacyjnym, w jakim my się znajdujemy, nie ma rewolucji, to są ewolucje. Czyli tutaj my spokojnie będziemy przechodzili przez pewne etapy błędów i dalej będziemy zmniejszali tylko ten błąd.
Ja zacznę może od tego, że ponieważ Mirkośmy na tym samym wydziale studiowali, tak, w Instytucie Cieplnym, a nie innym, ja robiłem pracę magisterską z tak zwanej sprawności elektrowni parowo-gazowej. Polegało to na tym 50 lat temu, gdzie elektrownia powstawała w wyniku zgazowania węgla, czyli był uzyskiwany gaz i następnie jako parowo-gazowa elektrownia ona miała wydajność mniej więcej o 25% większą niż normalne konwencjonalne elektrownie. Ja takiej elektrowni nigdy w życiu w Polsce nie widziałem. Zrobiłem pracę nie po to, żeby ją zaczęli w Polsce robić takie elektrownie parowo-gazowe, tylko że trendy, jakie się okazuje, to często politycy jakieś po prostu gospodarcze trendy mają i nastawiają. No, kto był tam promotorem tego? Kto był promotorem tego? Słuchaj, już w tej chwili nie pamiętam, ale to był profesor, który również się chyba zajmował w tym czasie, bo też był u nas tam, była sekcja tej elektrowni atomowej też. To było przez pewien okres czasu. No, ty troszeczkę jesteś ode mnie ten rok może starszy, czy dwa lata, to już nie wiem, czy... Ja byłem na parterze, a ty byłeś na trzecim piętrze pewnie. Tak, ja byłem na trzecim piętrze, zgadza się. Także, ale w każdym razie... Tutaj muszę jeszcze wrócę do tego sprzed 50 lat, kiedy miałem wykłady z ekonomii politycznej, która była bardzo upolityczniona w tamtym czasie. Asystent, który nas uczył, miał jednak wspaniałą wizję pewną, bo on mówił o tak zwanych skokach jakościowych, a nie ilościowych. I on wtedy wspominał, że dla Polski takim rozwojem dużym to by było przeskoczenie pewnego etapu i na przykład zaczęcie produkcji, on wtedy powiedział, samochodów elektrycznych. Proszę sobie wyobrazić. Tylko że to musi padać na podatny grunt, jak się okazuje, polityczny. Politycy rządzą nami i oni nas, że tak powiem, wciągają w pewne trendy. No tak to było. A wtedy... Jak myśmy studiowali w tym samym instytucie, to tam pracował ojciec obydwóch bliźniaków Kaczyńskich. Nie wiem, czy pamiętasz. Panowie, przepraszam, że mam przerwę, bo schodzimy troszeczkę na politykę, ale to nie dlatego przerwę wam, tylko przerwę dlatego, że mamy kolejne pytanie, więc mamy jeszcze raz pytanie od Tomka, trochę inne tym razem. Jaka jest konkluzja na temat wodoru? Czy na teraźniejszy stan technologii nie wskazuje na nieopłacalny interes, jeżeli chodzi o wodór? Jakie są szanse rozwoju tego przemysłu? Może jakieś badania są prowadzone? Wiesz, ja nie wiem, to znaczy, wie pan, wodór to jest jakieś dziwne pytanie, bo znaczy wodór to jest wodór, prawda? Znaczy on jest dobry jako paliwo, ale to nie jest, to jest nośnik. Jest bardzo niewygodny jako nośnik energii, dlatego że jest za bardzo lekki, prawda, i nie da się go za bardzo skroplić i tak dalej. Natomiast ja nie wierzę w coś takiego jak ekonomia wodorowa, prawda, bo to jest to już bardziej pasuje, prawda, ekonomia metanolowa, prawda, bo można zrobić metanol dość łatwo, prawda, i odzyskiwać ten dwutlenek węgla nawet z atmosfery, natomiast wodór, pewnie, że jak się bardzo dużo pieniędzy ładuje w te badania, w tej chwili to idą tam wszystko, co jest wodorem, to miliony funtów, miliony dolarów idą na te badania, prawda, ale to nie jest takie, według mnie to nie jest rozwojowe, prawda, bardziej rozwojowe jest elektryfikacja, prawda, uważam, bo elektryfikacja jest transportu, prawda, elektryfikacja transportu jest bardziej, jest w sumie łatwiejsza niż wodoryzacja transportu, prawda? Tak mi się wydaje. Natomiast wodór jako dodatek, jako usprawniacz spalania innych paliw, to jest znakomity, prawda, pod tym względem. I wodór może być nawet, problem z tym, że wodoru można dodać może do 1/4, prawda, metanu i można może do 1/4, chociaż tak nie, naprawdę nie wiem, ile można dodać
żeby nie trzeba było przebudowywać całej sieci gazowniczej, ale dużo więcej niż 1/4 na pewno się nie da dodać, bo on po prostu wycieka przez wszystkie uszczelki, prawda, i przez metal przecieka i tak nie da się, żeby zbudować rurociągi do transportu wodoru, to w ogóle są ogromne pieniądze, bo to jest bardzo trudny gaz, prawda, on jest tak mały, są te cząsteczki, że on przez wszystko wycieka, przez uszczelki, nawet przez metal przecieka, prawda. Także pod tym względem to bardzo ładnie brzmi, prawda, w codziennych wiadomościach, że jest pociąg teraz na wodór, prawda, w Midlands tutaj, prawda, Łódź taka, zrobili tutaj taką łódź, prawda, na kanałach to pływały, że dwa czy trzy lata temu moi koledzy to z uniwersytetu zrobili. No co z tego, prawda, znaczy to wszystko bardzo, bardzo ładnie brzmi na wiadomościach o 6 wieczorem, prawda, no ale nic z tego nie wynika dalej. To moje zdanie jest, prawda, ja w dalszym ciągu uważam, że tak naprawdę jest więcej wodorów w litrze benzyny niż w litrze ciekłego wodoru. To na tym się kończy, prawda? No i teraz jak się chce elektryczne, mieć wszystko na elektryczność, no to trzeba sobie zdać sprawę, że taki wąż w stacji benzynowej, jak się tankuje samochód, to jest co najmniej 20 czy 30 megawatów energii płynie przez ten wąż z tym paliwem, prawda? To wszystko jest ładnie, jak jest jeden wąż, ale jak tankuje 10 samochodów jednocześnie na stacji benzynowej, no to jest nie 30 megawatów, tylko 300 megawatów, prawda? I gdzieś to trzeba doprowadzić. Także to chyba tyle mam do powiedzenia. Dobrze, ja widzę, że to są na naszym czasie, to jest ostatnie pytanie, nie widzę żadnego więcej. W związku z tym ja myślę, że możemy przynajmniej oficjalną część naszego spotkania zakończyć. Ja pozwolę sobie pokazać końcowy ekran. Tutaj. No bardzo dziękuję za tak wspaniałe audytorium. Słyszę, że widzę, że jest 17-18 uczestników, także... Było więcej. No widzę, było 24. Że Krzysztof musi wyprowadzić psa. To jest najważniejsze, tak. Przepraszam. Tak. No jest. Jakiego psa masz, Krzysztof? Dobra, ja tylko jeszcze... Przepraszam, to jest Tyson. Przepraszam, ja tylko zanim to będziemy... To jest Tyson. Dyson pies? Bulldog francuski Tyson. Gdzie on jest? Nazywa się Dyson, tak. No dobra. Ja przepraszam, tylko tak przede wszystkim Charlie. Chciałem podziękować wszystkim za uczestnictwo, przynajmniej w tej oficjalnej części. Tym z Państwa, którzy chcieliby nas śledzić, zapraszam na naszego Facebooka, na LinkedIn, na naszą stronę internetową. A jeżeli ktoś chciałby wystąpić w roli prelegenta, to zachęcamy do kontaktu pod naszym adresem mailowym czwartek4u@stp.org. I w tym momencie kończę naszą oficjalną część, wyłączam nagrywanie. Dziękuję Państwu, pozdrawiam.